dadzą, żeby się nie musi z tym ożerać. Zobaczmy, haha. Jeżeli startowa jakoś to 480p, to wiedz, że jest dobrze. Czy jakoś tak? Dobra, wszystko powinno być tak jak należy. Podkreślenie słowa powinno, bo wiem, jak to zazwyczaj wychodzi. Wiecie, jak to jest, człowiek sobie myśli, tak, tak, na pewno będzie dobrze, a nie będzie dobrze. Jedne, co mogę powiedzieć, to to, że będzie dobrze, to jedno z największych kłamstw ludzkości. Jak tutaj każdy sobie wmawia, żeby poczuć się odrobinę lepiej, cześć Biki. Dzisiaj pierwszy. Gratuluję. Oby nie ostatni. That's for sure. Jackson? Ale to ta opcja z ostatnim już na pewno odpada, czy Hicero? Z takich powiedzmy około Fire Emblemowych rzeczy stwierdziłem, że będę sobie przy okazji ogrywał w Awakening na 3DS-a. Miałem już do niego wcześniej podejście, ale jakoś z początku odbiłem się od tego systemu parowania ze sobą jednostek. Jest taki strasznie dziwny, mi się wydawał. Próbuję robić podejście drugie i póki co jest nieco lepiej. Jak już uznałem, że parowanie jednostek sobą to jest dobry pomysł. Kto by pomyślał? Wykorzystywanie mechaniki, którą daje ci gra, sprawia, że gra się lepiej. Cześć Sebastianie. Z ważnych rzeczy, które chciałbym zaznaczyć na wstępie, nie możemy iść walczyć niestety, bo najpierw musimy dowiedzieć się, co też planują nasi wrogowie. Czy nie chciałeś powiedzieć zbalansowany? Za krótko grałem, na którym jestem, na trzecim chapterze czy na czwartym? Więc ciężko mi to określić jakoś tak, powiedzmy, czy coś jest zbalansowane, czy coś nie jest zbalansowane. Słyszałem, że Awakening ma dużo rzeczy, które można uznać za niekoniecznie zbalansowane jako tako. Ile w tym prawdy, nie wiem. Cześć, Pasku. W dużym skrócie dla tych, którzy nie pamiętają albo nie byli ostatni. Nim razem mieliśmy bunt Lorda Lonato, musieliśmy go zławić. Przy Lordzie Lonato znaleźliśmy informacje na temat spisku na Re. Podejrzewamy, że informacje są podrzucone fałszywe, żeby nas odciągnąć do prawdziwego celu. I teraz naszym celem jest właśnie dowiedzieć się, co jest prawdziwym celem naszych wrogów. A dowiedzieć się tego możemy oczywiście zwiedzając monastyr. I mam też wiadomość pod kalendarzem, że od tego miesiące zaczynają się turnieje w walk. I wydaje mi się, że będziemy mogli nawet coś się w nich ugrać. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobrze. Czy wiesz coś o relikwie? No, ja nic nie pamiętam. Powiedziała Sotis zawsze. Brzmi jakby jednak coś wiedziała, ale nie chcę nam powiedzieć. Mała Iza. Dobra, widzę, że mamy trzy przynajmniej questy do wzięcia. Widzę w sumie cztery questy, takie poboczne i jeden główny. Co się wykombinuje? To muszę zwracać uwagę, czy nie pomijam żadnych niebieskich świecidełek. Ej, akurat teraz mam wmówkę, że muszę dowiedzieć się o spisku. Co wiem? Wiem, że nasi wrogowie nie lubią kościoła. Biorąc pod uwagę, że chcę atakować klasztor. Czy ja mam coś, co mogłoby dla niej być? To zdecydowanie nie jest coś, co pan swoje do Szamir. Więc z tym się na razie wstrzymamy. Zobaczysz, na górze czegoś nie ma. Czy coś się tu świeci? Nie. Nie widzę, żeby coś się świeciło. Doskonale.
Jeszcze pytanie odnośnie tych asapoltów. Czy masz na myśli w Awakening, czy w Trzech Domach? Odznaka Akademii Oficerskiej. Prawdopodobnie należy do kogoś, kto już Akademię ukończył. Czyli do żadnego z uczniów. Replika Thunderbranda, w Awakening. Do tego chyba trochę czasu minie, bo zazwyczaj asapolty nie są zbyt wcześnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Replika należy do kogoś, kto jest syntetycznie nastawiony do treningu. Chusteczka pokryte chemikaliem. Hubert? Hubert, gdzie jesteś? Czy Fenix właśnie sugeruje, że ktoś w wieku jakichś 16-17 lat powinien sobie każdorowo po prostu wejść na tron? A, czyli zaczną się w miesiącu. Chwilę. Czyli pewnie musimy jakiegoś questa zrobić, żeby to odblokować. Cześć, Dim! U mnie niestety wykrzyknik Dim nie ma, więc nawet na to nie liczy. Powiem więcej, nie mam też bota, żeby szybko dać komendę. Słyszałem coś, co się pingnęło. To prawdopodobnie była jakaś osoba. Tak, zdecydowanie chcą obdobować naszą kuchnię. 100%. Zgadzam się, Rafaelu. Ale to i tak świetny żart, że to zdecydowanie musi być kuchnia. Dla Rafaela też raczej nic nie mam jeszcze. Zresztą chyba ostatnio udawaliśmy coś. To chyba nie. Tak, chyba nic się nie świeci, powiedziałem po czym znalazłem. Woreczek z liściami herbaty, dla kogoś, kto jest zainteresowany herbatą. Mam podejrzenia, kto to może być. Gdybyśmy wiedzieli, to nie musielibyśmy się nad tym zastanawiać. Cóż, to brzmi jak rozsądny plan. Przepytać wszystkich, żeby się dowiedzieć, co może być celem. Dla Edel... chyba nic z tych rzeczy nie pasuje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak rozumiem, to jest na zasadzie, jeżeli umrze bandyta, to nie ma problemu, ale jeżeli umrze jakiś biedny człowiek, to już zupełnie inna sprawa. Nie, nie, na pewno nic złego się nie stanie, przysięgam. Absolutnie nic złego. Nie, kompletnie, spokojnie, nie przejmuj się. To nie jest tak, że ktoś umrze. Right? Right? Sobie piórko. Sobie piórko jest takim, powiedzmy, ogólnym podarunkiem, który można wcisnąć każdemu i każdy będzie z tego całkiem zadowolony. Nie jakoś super zadowolony, ale trochę na pewno. Te niebieskie okna sprawiają, że wydaje mi się, że coś tutaj się świeci i mnie to strasznie irytuje. Cześć, Serbio! I tak naprawdę będzie to wyglądało, dopóki nie będziemy mieli już wiadomości o tym, co się dzieje. Że wszyscy będą tak bardzo źle nastawieni. Lizaba, zasem magii i faith. Potrzebuję magii i faith. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Mógłbym teoretycznie bardzo intensywnie roleplayować i stosować tylko
jednostki, które powiedzmy tak przynależą do mojego domu albo pokrewne. Chociaż się zastanawiam, czy będę chciał. Biorąc pod uwagę, że kościół skrywa jakieś tajemnice, to miałoby to tylko sens. My, jako Polacy, wiemy najlepiej, że kościół może sobie przysporzyć bardzo łatwo wrogów. Nie, co ty? Wydaje się, kto... Lea jest tak bardzo kochana, że tylko wszyscy chcą ją zabić. Potwierdzone info, by the way. Daskarczycy nie cieszą się zbyt dobrą renomą. Biorąc pod uwagę, co było mówione o tragedii w Daskar, to możemy trochę zrozumieć takie, a nie inne podejście. Nawet jeżeli to jest bardziej na zasadzie, że no wiadomo, no nie można winić dzieci za grzechy ich ojców, tak? Ale tak, nie jest to tak łatwo, powiedzmy, wyprzeć czyjeś głowy. Brzmi jak idealny moment, żeby ktoś mógł się zakraść tutaj i coś odpierdzielić, co nie? Przykro mi, Sylwek, nie będziesz mógł zadawać do każdej dziewczyny w okolicy. Czy jest jakiś powód? Jeżeli jest coś, co jest, powiedzmy, dostępne konkretnie podczas festynu, to jak najbardziej. Nie. Jako księżniczka nie wątpię. Nie jesteś księżniczką, jeżeli nigdy nie dokonano na ciebie zamachu. Udanego bądź nie. No ta zasada jest taka, że im wyżej postawiona osoba, tym większa szansa, że ktoś będzie chciał się na nią zamachnąć. Byłoby to dość chaotyczne. Nie, wolałbym, żeby jej nie zamordowano. Lepiej na przykład odtruć. Mniejsza afera. Mniej brzydkich wyglądów. Pomyślał Hubercik. Ej, spójrz, to pewnie twoje. Skąd ja to wiedziałem? Leżała sobie. Generalnie zastanawiam się, czy jest sens oddawać teraz rzeczy, bo w sumie czekajcie teraz. Czy mogę przejrzeć motywację w ten sposób, czy nie? Chyba nie. Jeżeli widzicie tu gdzieś motywację, to dajcie mi znać, ale ja jej osobiście nie widzę. W Sapolcie chyba też nie było. Nie. W Kosach? Tak. Nie no, z większością powiedzmy byłby sens, tak? Chodzi mi o to, że prezenty poprawiają motywację, tak? Znaczy te zagubione przedmioty. Więc tak czysto teoretycznie najefektywniej byłoby je dawać tym osobom, które mają zmniejszoną motywację z tego czy innego powodu. A tak, to takich osób by poza parę tam było. Dobra, skoro już tu jesteśmy, mamy trzy osoby, którym możemy pomóc z ich problemami. Ciekawe, czy kiedyś znajdę partnerkę, która rozumie, że miała nic złego na myśli, kiedy filtruje z innymi dziewczynami.
Naprawdę nikt tak nie istnieje. Na pewno kiedyś kogoś takiego spotkasz, Cedric. Jestem pewien. Pamiętajcie, trzeba mówić ludziom to, co oni chcą usłyszeć, a nie to, co jest dla nich dobre. Jakkolwiek źle to nie brzmi, to tak działa. Jeżeli przytłaczacie naukę, to poprosimy o pomoc. Kierowanie tych dzieciaków przez ich nastoletnie czasy będzie bardzo ważne dla przyszłości Fjordland, nie? Tak, tak, oczywiście. Przygotujcie się na to, że Aloyzy ma bardzo suche poczucie humoru i ludzie go za to nie lubią. Jestem tak starszy niż wszyscy i chciałbym, żeby inni na mnie polegali jak na starszej siostrze. Czy jest coś, co mogę zrobić, żeby ludzie nie bali się do mnie udawać z problemami? Zachowaj się bardziej jak starsza siostra. Co może pójść nie tak? Wszystko. To nie jest coś, co chciałem usłyszeć. Studnia przyczelatów mu wysła. Studnia to już dawno wysła. A propos Aloyzy. Nie miałem jeszcze okazji tam być. Ale my nie jesteśmy uczniami. Jesteśmy Biorąc pod uwagę, że mamy stan wyjątkowy, to absolutnie się nie dziwię. Dobra. Jedna rzecz związana ze śledztwem już ogarnięta, jeszcze tylko jakieś 7. Nie no, na mapie pokazaj mi 3 chyba. Mocno mleczną czekoladę w spotkaniu kukurydzy z ziemi. Nie, zawsze miałem problem z rzeczami, które są za słodkie, powiedzmy. Bo jak coś jest słodkie, no to jeszcze pół biedy, tak? Ale jak jest za słodkie, to jest... O mój święty Boże. O, spójrzcie, to notesik kogoś, kto ma bardzo suchy humor. To prawie jakbyśmy dopiero co u kogoś takiego byli, to nie? Kiszki tożycła, szudoin ga ippan kaiho sare. Kono saki no seibyo mo, mina ni koukai sareru koto ni natte imasu. Podczas ceremonii mazowa będzie otwarte. セイロス様の眠る棺が安置されているのですよ。お金？いえ、特に何もありません。棺には魔法で強力な封印がかけられていますから、開けることもできませんし。 No, bo czyli mamy już miejsce, do którego ktoś mógłby chcieć się udać w trakcie ceremonii. Dziecko, drogi, jesteś jeszcze dzieckiem. Możesz sobie pozwolić. Ale ja tylko tu przyszedłem. Nie wiem, o co ci chodzi. Tak samo jak ten teraz biał część jest słodka. Nie wiem, ja generalnie mam... Mówię, jakiś taki problem, jeżeli coś jest za słodkie. Pamiętam, że raz wziąłem sobie popcorn karmelowy w kinie, cały taki kubeł. Po połowie nie mógłbym wytrzymać. O, sensei. Sumimasen. Czotto, Lonato-sama no koto kangaeteite. Sumimasen. Konna toki na no ni, mada kokoro no seiri ga dekite nai mitai desu. Cóż, biorąc pod uwagę relację Asha z Lonato, to jest całkiem zrozumiałe. Good boy ahead. Asha jest dobrym chłopakiem, to trzeba przyznać. Czy coś z tego pasuje do niego? Chyba nie. Nie jestem pewien, czyja jest ta spinka. Mam podejrzenie, czyja jest ta spinka. Ale pewności nie mam. Jeżeli to jest tej osoby, której myślę, że jest, to zbyt szybko nie będziemy mieli okazji jej oddać. Te odpowiedzi prowadzą do tego samego. Jeżeli masz na myśli te Łasza, to jedna jest pozytywna i on na nią lepiej reaguje. Zazwyczaj tak jest, że jedna z nich jest pozytywna, a druga neutralna. Dobra, panie Aloyzy, mam coś dla ciebie.
Tak wiem, spokojnie. Masz swój notesik z suchymi rzeczami. To mamy z głowy. Wydaje mi się, że statuami jeszcze nie możemy się zajmować. Nie, jeszcze nie. Na statuę jeszcze przejdzie czas. A szkoda, bo chcemy, żeby były jak najszybciej dostępne. Dalej statuły to bardzo fajna i przydatna rzecz, głównie z tego powodu, że dają nam bonusy do statystyk jak takie. Więc powiedzmy, im szybciej je będziemy mieli, tym łatwiej będzie rozwijać nasze postaci. Ale to mówię, jeszcze nie ten moment. Dobra, biegnijmy powoli w stronę questów, bo trochę ich mam do zebrania. A przez co mam na myśli zdecydowanie za dużo. To tylko zwykły przypadek. To nie ma żadnego związku. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednymi z wykładowców, to jest to absolutnie zrozumiałe. Czy to może być jej? Nie. To nie jest jej. Ale ja nie chciałem tam na dół sobie, spokojnie. Chciałem questa. Tak, Kaspar. Doszliśmy do tego, że to nie jest to. Ale wiesz lepiej. Okej, czyli po pogadaniu z Kasparem będziemy mogli iść na turniej. To zaraz się tym zajmiemy, tylko najpierw chcę pozganiać rzeczy, a potem zająć się aktywnościami jak tako. Tutaj mamy kościelny skarbiec. Głównie broni, artefakty i takie bardziej użyteczne rzeczy. Tylko podobno nie ma tutaj nic godnego uwagi, przynajmniej o tyle dobrze. Nam powinni mówić prawdę, a nie nas okłamywać, więc wierzę, że to jest prawda to, co mówią. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie, przecież to nie jest tak, że mamy powód, żeby nas okłamywać, prawda? To nie jest tak, że doszliśmy już wcześniej do tego, że kościół jest trochę shady. Z boku lepszego polskiego odpowiednika. Mity nie ma za dobrych wspomnień z próbami zabójstwa. Biorąc pod uwagę, co wcześniej mówiłem o księżniczkach i próbach zabójstwa, to można się spodziewać, że Dimitri też mógł swoje przeżyć. Miałem okazję. Generalnie Thomas nam mówi jedną ważną rzecz, okej, nie pamiętam, czy było wspominane jako tako, że relikwie mogą być używane praktycznie tylko i wyłącznie przez ludzi, którzy mają odpowiedni krest przypisany do danej relikwii. W przeciwnym wypadku efekty mogą być mocno niepożądane. Przekładać to też oczywiście na gameplay, żeby nie było. Jakiś problem? Biorąc pod uwagę twój głos, to nie wątpię. Zbierzmy informację o kryjówce złodziei. Okej. Wtedy nam się przyda. Nie mówię, że potrzebujemy jej jakoś specjalnie dużo, biorąc pod uwagę, że mamy DLC-kową i nie zawaham się jej użyć. Oho,
皆の注意をそらすため厩舎に火をつけて騒ぎを起こす。物語では上等の手段だ。何とはなしに気になってな。A kto by chciał skrzyżyć takie piękne konie? 騎士団の馬はどれも立派だ。この足の肉のつき方など。Nikt nie mógłby być tak okrutny, prawda? Prawda? 一つ頼みを聞いてくれたまえ。Znajdź fascynata herbaty, który jest godzien zestawu Ferdynanda. A jak to zrobimy, to będziemy mogli zapraszać ludzi na herbatkę. Dobra, czyli dostaliśmy zestaw herbaciany i trzeba go dać komuś, kto pasjonuje się herbatami. Chodźmy? Jory osoby. 大修道院内をあちこち歩き回ってる学生がいるそうだけど、あなたの学級の生徒じゃないでしょうね。まったく、きちんと指導して。za moich czasów te dzieciaki były w ogóle, a nie to co teraz, jakaś gówniarzeria sobie biega nosą po zewnątrz i wszystko psuje. Najgorzej.Tak jak wszyscy wiemy, godzina policyjna najlepsza, najsilniejsza. Chyba co my tu mamy? Nowoski. I właściwo też widzę. Anna ma dla nas konkretnie? Tak, jestem bogaty chuj. Jaki masz dan ze sonko? Nie, onegaj o kite kurenaj? Przeciwnicy mają cenne sekrety. Musimy je ukraść albo zebrać się z przeciwników. Jak to zrobimy, to będziemy wynagrodzeni. No, chyba nie ma powodu, żeby nie brać tego questa. I tak 99% walk sprowadza się do tego, że będziemy chcieli je kończyć. Zabijaniem wszystkich przeciwników, tak? Żeby nie tracić jak potencjalnego. Więc naprawdę nie widzę absolutnie żadnego problemu z zaakceptowaniem takich rzeczy. Lea-sama wa Fodora no tami no kokoro no sasae. Ansac nado saseru wake niwa ikimasen. Brzmi jak plan? Wyobrażacie sobie, co by nam zrobili, gdybyśmy pozwolili, żeby Lei coś się stało? To byłoby niezbyt przyjemne. Wszyscy łapią dzisiaj wielkie ryby. Brzmi jak kusząca propozycja. Ty też łapiesz wielkie ryby, Manuelo? Co znowu odjebałaś? Twierdzi, że nic. Wyjątkowo. Jakoś jej nie wierzę. Coś z tego się nadaje dla niej. Nie. To raczej też nie. Może ta spinka. Mogę sprawdzić w sumie. Nie. To ewidentnie nie jest jej. Dopiero zauważyłem, że ten, że pokazuje help, komu mamy to oddać. Chyba jest związane z tym, że robiliśmy któregoś questa w Abyssie, który nam miał to ułatwiać? Realnie to jest tak, że to są czarne orły, które ewidentnie wyglądały jak czarne. To jest Lester, czyli złote jelenie, to jest kościół, a dla orłów nic nie mamy. Nie kojarzę, żeby to było normalnie, więc wydaje mi się, że to jest po prostu powiązane z tym questem, który był wcześniej. Megami Saitan no giwa, Seiros kyo ni totte, mottomo juyou to sareteiru gishiki da. Dobrze, akurat się zapaliśmy. Soe ni mizu o sashitai nanimono ka ga, demakase de ansatsu keikaku no joufou o nagashita no dewa nai ka ne? Tak. Zdecydowanie tak. Dobra, pierwszą rzeczą jest to, że to będzie twoje. Biorąc pod uwagę, że sam nosi taką dużą, to... Nic dziwnego.
Lorenz ma twarz, która prosi się o to, żeby mu przywalić. Nie da sobie w mojej Jace inaczej. Lorenz miał być też odbiorcą zestawu herbaczynego jako drugi szlachcic. No i od tej pory będziemy też mogli się umawiać na przyjęcia herbaczane, tak zwane. A jeżeli będziemy mieli wystarczająco wysoki support level, to możemy zapraszać ludzi poza domu naszego. I generalnie służy to głównie poprawie naszych relacji supportowych. Dobra, tutaj mam kolejne informacje. Jeżeli chcesz to nazywać turbo herbatką, to może tak. Czemu hodujesz tutaj trujące roślinę? Znaczy, trzeba ustalić priorytety, tak? Bo część rzeczy jest ważna na zasadzie: mój Boże, jeżeli to skradną, to świat legnie w gruzach. A część rzeczy jest ważna na zasadzie: no dobra, jak przepadnie, to przepadnie, no. Cultivate nic nie zmieni. Czy jest tu coś do zebrania? Nie. Doskonale. Na pewno będziemy musieli jeszcze zajść do w tej. Do stołówki. Bernadette, czemu się obijasz? Czy to nie jest tak, że jesteś tutaj uczennicą już dość długo? Owszem, jest. Z doświadczenia jest. Przykro mi. Coś się daje do niej. To na pewno nie, to nie, to też nie. To będzie raczej dla Fredka. To będzie raczej dla Mercedes. To jest na 99% dla tej, dla Hildy. I to będzie dla... Albo dla Katerin? Nie, no, twojego. Drzemka poobieść tak samo. Wydaje mi się, że to nie jest aż takie złe. Aż... O tym akurat też tak dużo nie słyszałem. Generalnie znacznie częściej słyszałem rzecz na zasadzie, że nie powinno się jeść na wieczór, tak? Coś tam ostatni posiłek o 18 i w ogóle. Czy tam o 19. Znaczy wiadomo, moim zdaniem to powinno zależeć też od tego, jak człowiek ma ustawiony tryb życia, tak? No bo jeżeli, powiedzmy, ktoś normalnie chodzi spać, nie wiem, o 2, 3, tak, to raczej nie zrobi różnicy, że zje sobie na przykład o 20, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nic się nie powinno wieczorem jeść. Coraz więcej przedmiotów. Kiedy znajdziemy czas, żeby... je wszystkie poddawać. Nie, i że dlatego ma się pestek nie jeść. Chciałbym powiedzieć, że to coś może być, ale tutaj ewidentnie nic nie ma, więc trochę... wydrzepka. Jeżeli powiesz mi, że żarcie... Okej, nie jest to żarcie, więc o tyle dobrze. Okej,
No bo to jeszcze nie wszystkie notatki. To nie brzmi dobrze. To zdecydowanie nie brzmi dobrze. Czy coś z tego się daje dla niej? Zdecydowanie nie. Niech od czemu zaspiesz? O nie, najgorzej. Zaczynam czytać o pierwszej, przeczytam jeszcze jeden rozdział i nagle jest siódma. Najgorzej. Niech pierwszy podniesie rękę ten, komu się nigdy to nie przytrafiło. Dobra, dajcie im mapę. Widzę, że mam dwie rzeczy do ogarnięcia na tym piętrze. Jako, że już generalnie zwiedzałem wszystko, to mogę się przenieść, powiedzmy, ręcznie. Poznam gorsze uczucie. Daję się zapytać. Jak chcesz, mogę iść do najnowszego chapteru. Czyli mówisz, że masz na myśli coś takiego, że... O, to teraz muszę czekać kolejne dwa miesiące, aż wyjdzie kolejny chapter. Albo jak z Hunter x Hunter, gdzie ostatni chapter był... Dwa lata temu? Ktoś nawet wstawiał taki ładny wykres, kiedy był ostatni rozdział w Hunter x Hunter i jak często są przerwy. Hulala, tego trochę było. Dobra, generalnie w turniejach ważne jest to, że musi w nich brać udział jeden z naszych uczniów. Nie możemy sobie my pójść, tak? Więc nie ma tak łatwo. W dużej mierze zależy to, jak nam pójdzie od umiejętności, ale też od statystyk, tak? Więc dajmy na to, gdyby Dorotka miała C w mieczach, to poszłoby jej gorzej, niż gdybyśmy wystawili PT, tak? No bo siłą rzeczy ona wciąż ma nieco lepsze statystyki bojowe, te fizyczne, tak? I biorąc pod uwagę, że PT jest naszym najlepszym wojownikiem mieczowym, to chyba największy sens ma wystawienie właśnie jej w tym momencie. To nie odbywało się tak naprawdę w dużej mierze bez naszego udziału. Możemy tylko sobie popatrzeć, jak oni walczą. Sprawdza się to do tego, że oni tak jakby bez przerwy się atakują, tak? I dwa razy w ciągu całego turnieju możemy wyleczyć naszą postać za 20 HP. Zazwyczaj powinno być tak, że na początku nie ma potrzeby tego używania. Mogła świetnąć wcześniej. Dobra, druga nam da spokojnie wygrana. Trzecia powinna pójść tak samo dobrze. Pewnie skończy na 20 HP. Da. Jeszcze dwie rundy, więc to będzie 12, 24. Co się dźwiękiem dziwnego dzieje? PC nie atakuje. Pochnąłem swojego płatka. To się nie zacznąć. Jakoż możemy się leczyć tylko raz, powiedzmy, na tak zwaną turę, tak? To zawsze najbardziej się opłaca uleczyć w półfinale i potem w finale. I tak też planuję użyć. Nie dostajemy żadnej specjalnej nagrody, to nie używanie leczenia z tego, co pamiętam, więc... Czekajcie chwilę. To chyba nie pomogło. Ale... Dobra, on nas bije nieco mocniej, ale my atakujemy dwa razy, więc to będzie do wygrania. No i tu nie wygrany. S. Nagle dostajemy trochę pieniędzy i stalowy miecz plus.
Raczej nagrody osobno niektóre są ulepszone, są one właśnie oznaczone plusikiem na końcu. No i dostajemy trochę poziom profesora. Po z tego, że zabiliśmy questika dla Kaspara, to też dostajemy w nagrodę. Dobra, mogę jeszcze skoczyć do Setefa. Przekazać mu informację. No, ma nigdy nie zaszkodzi, plus musimy jeszcze zgadnąć informacje stąd. I przy okazji będziemy mogli chyba oddać parę rzeczy. Nie, jeżeli się na to nie pozwolę. Dobra, jestem na 99% pewien, że... Jezu. Że oznaka będzie jej. To na pewno nie będzie Katarzyny. To nie brzmi jak coś, co byłoby Kaśki. Więc to chyba tyle. Tu jest. Powiedziałbym, że nie, ale... Bądźmy mili. Okay. To by się zgadzało? Jak słyszę to dokete, to niestety kojarzy mi się w tej chwili tylko jedno. Sivagan mnie bardzo skrzywdził. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. A przez bardzo mam na myśli, mój Boże, dlaczego mi to zrobiłeś, Siva? Tak, skrzywdził. Snowhalation słyszane wszędzie jest skrzywdzeniem mnie. O! Ciekawe, kto może być takim dorosłym, który ciągle chleje i potrzebuje leków na kaca? Jak myślicie? Jestem pewien, że nie ma to związku z żadną Emanuelą. Nie dawaj ich. Niech się nauczy kobiety. Jest spora szansa, owszem. Całkiem pewny siebie. To może być jego w sumie. Ale to nie jest jego. Okej. Dobra, to nie będzie. That's for sure. Dobra, skoczmy jeszcze do biblioteki w takim razie. Bo po tej scenie była biblioteka, prawda? Nie podobało mi się jeszcze. Tak, w bibliotece są... książki? Książki! Profesor Level! Daj Profesor Level! Potrzebuję Profesor Level! Im wyżej, tym lepiej! Secret Ledger należy do Anny. I mean, to jest... Jakaś część mnie chce powiedzieć, że przechodziłem przy domy, kiedy Anna była postacią DLC-kową i jej nie miałem. Więc może dlatego nie kojarzę. Dobra, zabraliśmy wszystko, co się dało, jeżeli chodzi o te. O notatki ze śledztwa. Tylko tutaj jeszcze na tym piętrze powinna być Leonie gdzieś. Gdzie jest Leonie? Tam jest Leonie. Bo dla Leonie na pewno będzie
to o Geralcie. To tutaj nie ma w ogóle dyskusji jakiejkolwiek. Bo to ona jest ślepo zapatrzona w Geralta. No, kita ka? Kama o motta shinigami mitai na kishi ga yoru no machi o rotsuite ru ndatte sa. Znaczy, możesz mieć rację, ja po prostu nie pomyślałem, no nie, o tak powiem. Dobra, słuchaj mnie, Leoni. Bierz to. Ja się jeszcze będę zastanawiał, czy komuś coś mogę jeszcze dać, czy już nie. Tu było zamknięte. Tu jest sedel. Dobra, na razie skoczę tylko do Edelgarta oddać questa. Czy Edel jest tutaj? Zastanawiam się, czy jest tutaj, czy po drugiej stronie. Nie ma jak plus do Enamy. Sonia. 教団にとって最重要とも言えるものがあり、儀式の当日は一般に公開されることで、普段より信仰が高くなる。マウゾレオン może być celem naszych przeciwników. え、私もそう思う。目的はまだわからないけれど、敵の狙いが聖霊である可能性は高いわ。Wszyscy będą skupieni na Rei. A oni się rzucą na mauzoleum. Spytne. Nie uważacie? Powiedziałbym, że całkiem spytne. Chyba to jest Anna. Zanieśmy jej to, co trzeba. Pytanie, czy ona będzie to chciała. Ewidentnie tak, ale nie dostaliśmy bonusu supportowego. Ja nie wiem, czy z nią w ogóle można mieć supporta. Aż zerknę. Nie. Chyba. No, nie ma. Nie mam z nią możliwości supportowania się, więc pewnie dlatego nie było obkazane. Dobra, to jeszcze raz. Co my jeszcze mamy? Bo nie ma tego tutaj. Więc na razie będzie sprawdzić to w ten sposób. Ktoś, kto jest entuzjastycznie podchodzi do treningu. Kaspar? To będzie dla Manueli, to będzie dla Feldka, to będzie dla Mercedes i to będzie dla Hildy. Czyli mniej więcej wiem co i jak. Przynajmniej o tyle dobrze. Znaczy zakładam, że wiem co i jak. Zaraz się przekonamy, czy się mylę, czy nie. Zabierz to ode mnie. Skoro już tu jesteśmy, to skorzystam z okazji i połowie rybki. A, czyli całą jedną rybkę. Nie powiem, nie było to idealne, ale mogło być gorzej. Dobra. A kogo ja tam jeszcze mówiłem, że muszę znaleźć? Feldka? Bieraj liście herbaciane. No, Teutotesa, cóż to za ryba? Ryba piła. A co piła? Piła wódę. 40. Kap spadł tutaj. Jako, że Kasper walczy, to poda mi to nie była to pierwsza osoba, która przyszła mi do głowy, nie będę kłamał. Ale ważne, że jest. I chciałem Mercedes, która muszę sobie przypomnieć, gdzie była. Mercedes, gdzieś ty się podziała. Tu
jest Lorenz Manuela, Bernadetta, Felix. Czy ja jestem ślepy? Tu jest Shalala. Czyli chyba wiem, gdzie będzie. Tu jest Thomas. Czyli na logikę... tu będzie? Nie, to jest setef. Czyli tam będzie. God damn it. Poszedłem idealnie z Osanę. O, właśnie, coś tam. Cześć. Nie ten dom. To już wiem. To wciąż nie ten dom. Jestem dumny z tego, jak bardzo nie trafiam w to, co trzeba. Bierz to. Z Hildą jestem pewien, że nie można jej dawać rzeczy przez zdecydowanie za długo, jak jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No dobra, czyli chyba załatwiliśmy wszystkie rzeczy, które mogliśmy załatwić, więc przyszedł czas na nasz wolny czas. Mam dylemat. Bo on albo się jej poszkolić, albo pójść pojeść sobie z uczniami, żeby polepszyć się supporty. Dylematy. To nie są dylematy. Moje umiejętności są ważniejsze niż jakichś moich, uczniów. Chcę zostać prawdziwym magikiem. I my plus jeden. Jeżeli chcę zostać magikiem, to muszę też Hanemana poprosić o pomoc. A i tak z kimś zjem. Przynajmniej jeden posiłek można zjeść. Okej. Okay. Luck will decide whether it's delicious or disastrous. To nie brzmi przekonująco i mam wrażenie, że źle się skończy. Wybieram dwie osoby. Tak! Sięga to wcale nie jest tak, że chcę w dużo niż coś. Zobaczmy, czy trafiliśmy w gusta. O, wyjątkowo trafiliśmy. Always lucky! No i dobra, na dziś to by było na tyle. Rybki połowione. Chyba wszystko zrobiłem, co się dało. Turniej rozegrany, rybki połowione, jedzenie zjedzone, roślinki posadzone. Chyba się zgadza. Czas uczyć naszych uczniów. Tak jak Pan Bóg przekazał. No dobra, to teraz pytanie za 100 punktów. Czy wszyscy już mają swoje ukryte talenty poodkrywane? Chyba tak. Jako, że Ferdynand raczej sam się nie nauczy jeździć aż tak dobrze, a umiejętność walki w uczniu będzie rozwijał po prostu walcząc, to można go pouczyć tym. Dalej. Dodatka chyba potrzeba. Nie, nie potrzeba.
Znaczy, przydałoby jej się przynajmniej dobić... Bo kogo jeszcze mogę? Mam 3 ogólnie. Jeszcze te... Prawdopodobnie sprowadzi się to do Linharda, Dorotki i Pety, więc nie dobrze mogę wziąć Dorotkę. Tylko pytanie jest, czy w tej magii. Chciałem powiedzieć, że ewidentnie nie jestem dobrym wykładawcą, ale jakoś to poszło. Dobra, dodatka będzie mogła leczyć. Czysto teoretycznie przynajmniej. Co ja tam mówiłem, że Petę chcę pouczyć? Peta nie ma ukrytych talentów, ale w mieczu ją możemy pouczyć. Bane of Monsters. W jak umiejętność, która będzie dobra na napotkane potwory. Nie będę narzekał, Desosier. I Linharda pouczymy w białej magii. Chciałem powiedzieć, że jak dobrze pójdzie, to dobiję nawet do C+, ale ewidentnie zabrakło jednego punkciku. Więc co ja mogę rzec, no? Unlucky. Złota zasada jest taka. Pytać można zawsze. Nie zawsze uzyska się odpowiedź. Mam pytanie. Chcę poprawić swoje umiejętności walki włócznią, ale nie mam pojęcia, jak efektywnie trenować. Co powinnam robić? Najsilniejszą metodą jest chyba podpatrzenie, jak inni walczą. Trening z kimś silniejszym nie zawsze działa, zwłaszcza jeżeli, powiedzmy, nie mamy na tyle ogarniętych podstaw. A możemy się bardziej przyjrzeć temu, jak ktoś efektywnie trenuje. Nie ma jak Petra zmotywowana. Dużo powstało, levela padło. Reason Faith, Reason Riding... Happy sugeruje mi, że chce zostać Walkirią, czyli magiem na koniu. Nie wydaje mi się. Supporty. Które automatycznie się odpalają. Matakę. 全然平気。昼間と何が違うっていうの？怖いわけないじゃない。 Chwilę później. Czemu się wychodzą po zmroku? Czemu sensu. Ojoj, ktoś tu się boi. Ojoj. Ojoj, dokąd ty idziesz? Nie. Sokudo ni wasuremono shimashite. Właśnie słyszałem, jak bardzo nie potrzebujesz pomocy. Czyli może jednak potrzebujesz pomocy? Powiedzmy sobie szczerze, widząc jej reakcję przed chwilą, to ja się wcale nie dziwię, że je tak zakładają. Dobra, skoro nie jestem tutaj w ogóle w Magana i nic takiego, no to żegnam. Tak? Tak? Słucham. Ale ja nic takiego nie implikuję przecież. Dobra, chodźmy. Ara, sensei mo hima dattan desu ne. Za, chodo ii desu ne. Jaki to dobry zbieg okoliczności, co nie? Nani ka hanashite kudasai. Tamatte tara kowai janai desu ka. Źle trafiłaś, Lizita. Przypominam, że mówimy tu niemej protagonistce. Shoujiki ni iimasu kedo,
obake kowai desu. Yoru no shudou. Ciężko było tak od razu? Nie, nie można tak od razu powiedzieć. Proszę, zaproponuj temat. Śmiało. A to uczniowie nie są równi? Nie zwróciłem uwagi. Jesteś młodsza? Mileba wakari są na mono deskiedu. Minna yori, ni san sai shita desu yo. Moshikashite, watashi tachi no koto, anmari chanto mite nai janai desu ka? To wcale nie tak. Nie przejmuj się. Dame desu yo. Sensei ga seito ni mukanshin ja. Watashi no wasuremono arimashita. Sore ja, watashi wa modorimasu ne. Oyasumi nasai. Nie potrzebuję, żeby pójść z tobą? O, ewidentnie nie. No dobrze. Nie, to nie. Czyli dzisiaj urodziny Baltusa. Teraz oprócz tego, że możemy komuś dać kwiaty, to możemy też pójść na herbaciane przyjęcie. A jeżeli będziemy dobrym gospodarzem, to przyprawi się nam charyzma. Jest taka pseudominigierka, w której musimy wybierać tematy, które wydaje nam się, że będą pasować do danej osoby i które im się spodobają. A możemy też wybierać rodzaj herbaty, który wydaje nam się, że spodoba się danej osobie. Tea party zawsze się nudne wydawały. No bo to jest taki bardziej sposób na podbicie swoich statystyk niż cokolwiek innego. Na pewno tak się spodoba. I mokie banaśle mo atta ka? Koitsu wa Horusto no suki datta chaba da na. O? Ia, kocchi no hanashi sa. Proszę, śmiało. Umera. Nie trafiliśmy w gusta. Ten sześciopak. Zwracam tylko uwagę na to, że Baltus jest nieco starszy niż cała reszta osób tutaj. I nie mam na myśli, że jest starszy niż nawet jesteś tam profesorowi i tak dalej. Idealnie. Dim właśnie sięga po tablet do rysowania. Okej, trafiliśmy. Malców na pewno będzie się gadać o walce. Wiedziałem. Malców nie obchodzą takie rzeczy jak sauna, łaźnie. Będzie bando dla Milkesi. Może? Chyba nie. Możemy to jeszcze przemyśleć. Dziękuję, że dajecie mi taką wspaniałą możliwość. Ale jeżeli chcę to i tak wybrać? Nie. Tym też nie był zainteresowany. Widzicie, jaki jestem okropnym gospodarzem. Bo tylko szlachciców się zabiera na przyjęcia herbaciane. Świetna herbatka. Polecam. Wszystko poszło dokładnie tak, jak się spodziewałem. Czyli nie najlepiej. Dzisiaj jest dzień świętej Seslin. I będzie odgrywany hen w katedrze. Jasne, czemu nie? I tak nie mam nic lepszego do roboty. Senlitsu, kashi. Wszystko nankai desu. Watashi, saidai no kukyou mukaete imasu. Koe o osae nai to warumedachi shichaimasu yo ne. Dono kurai ga chodo ii. Jak głośno jest za głośno? Kiedy cię słychać? Świeca.
To chyba nie tak działa. Rodziny Flayn. Idziemy na herbatkę Flayn? Chodźmy na herbatkę Flayn. Teraz każdy będziemy chodzić na herbatkę. Omaneki ni azukarimashite kouhei desu wa. Watashi no suki na choba o gosonji nante kangeki desu wa. No patrzcie na tą małą cynamonową bułeczkę. Kansha itashimasu wa. Oishii desu wa. Co może pójść nie tak? Jeżeli odpowiedzią było wszystko, to macie rację. Co ciekawego ostatnio czytałaś? Nic. Koniec rozmowy. Jakieś fajne pokazki? Mówiłem tu w końcu o dziecku, prawda? Prawda? Na myśli reakcji Stefa. Spokojnie, my tu tylko się spotykamy jako nauczyciel z potencjalną uczennicą. Tak było, tak? Tak było, dokładnie tak. Ja po prostu mam nagły atak amnezji. To nie jest dobra odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. Jeżeli zrobimy wszystko jak należy, to możemy sobie bardzo grzecznie popatrzeć. Z każdego ujęcia. Z każdego ujęcia. Żeby nie było przesadzam z każdym ujęciem, bo niżej nie zejdziemy, ale... Od jednego boku, od drugiego boku. Możemy też dać jakiś dawny podarunek. Chcemy dać jakiś dawny podarunek. Możemy. A, papierko. No niestety, wtedy nie miałem takiej okazji, bo zjebałem. Tak bardzo walczę z tym, żeby... Ulala. Tym razem poszło nam nieco lepiej. I my charyzma plus jeden, znaczy urok plus jeden, przepraszam. To wszystko zmienia. Znaczy, z jednej strony mówisz, że przy kaloryferze byłoby cieplutko. Z drugiej strony, jak sobie myślisz o sześciopakach, to one zazwyczaj nie są za ciepłe. Duże ilości skilli naraz wejdą. Podkreślam, duże ilości naraz skilli. No, to czas na... Myk abilitki! Więcej abilitek! Jeszcze więcej abilitek! Abilitki! Dużo abilitek. Powoli będę musiał się rozglądać, czy na pewno nie mam przekroczonego limitu na niektórych postaciach. Tylko teraz... Czy ja to mogę sprawdzić z tej perspektywy? Nie, chyba mogę. Dobrze. Abilities, o. Ty masz... O właśnie, tutaj na przykład... mogę chcieć na to zwrócić uwagę. Czym był pas? Pozwala przechodzić przez pole zajęte przez wrogów. Biorąc pod uwagę, że będę na Delta, póki co będzie się trzymać z tyłu, to raczej jej to niepotrzebne. Natomiast Dexterity plus 4 jak najbardziej się przyda. Zawsze to więcej celności. Dodatkowo nie chcę atakować mieczem, więc nie weźmie Autority. Czy ktoś jeszcze ma pełno? Nie. Czyli na razie zresztą się nie przejmujemy. Doskonale. Dużo mam supportów? Trochę na pewno. Support protagonistki trzeba robić podczas eksploracji.
Więc zobaczmy tutaj resztę osób. No nie, będę zeta śpiewa. Jestem pewien, że nikt jej tutaj nie spotka. Prawda? Ale Bernadetta? Co to był za odgłos? Donata? Bez nich? Halo? ここで何をしてるの？何をって、エエです。邪魔ですよね。帰ります。帰りますから。いや、邪魔だなんて言ってないけど。ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、つまり静かにするし、動かないから、互いに邪魔には。ねえ、と、いたくばんじさどうぞ。もう好きにして。帰りたいなら帰ればいいよ。帰りたいわけじゃないですし。あ、ロビンポ先輩。Coś jednak jest nie tak. So i eba, kimi te. Fudan, hiki komotry, yo ne? Bez nich! 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 それだと研究ができないからとても悩ましくてね。あ、憧れ？私に？さては何か企んでいるでしょう。ベルの真似をしてベルになり変わり、最後には亡き者にする気ですね。たく、リンカス、私はたちベルナデット。力の限り抵抗しますもん。いや、そんな気は全然。Czy Bernadetta właśnie powiedziała, że będzie z kimś walczyć? もうめんどくさいからそれでいいよ。Nie zabijajcie mnie. Cześć samuraju. Będzie co mnie mówiła? Bernadetta sama z siebie do kogoś podejdzie i zagada? ベルナデッタですか？何か私、テレパスか？ありますか？エスペル？なんでベルだと？背中に目でもあるんですか？Jestem Esperą。顔の上二つです。背中ないです。背後気配感じます。あなた。あ、そう気配じゃなかった。聞きたいことがあって、私たち。I zasko, a to my nie jesteśmy przyjaciółmi? Hulala! Hulala! To na pewno nie zrobi dobrego wrażenia na Bernadetcie. Znaczy no, porównanie jest trafne. To jest też ten problem, że Petra nie do końca jeszcze ogarnia język mówiony, tak? Chyba dobrze. Dla Bernadetty to nie wystarczy. Nie,
Bernadetta, sorry. Nie. Czemu uważasz, że porównywanie kogoś do zwierzyny łownej jest czymś niefortunnym? Nie mam pojęcia. Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Etora-chan, koko de no seikatsu wa dou? Mou nareta kashira? Hai. Mina yasashiku tasukemasu. Watashi totemo nareru deshita. Mou yokatta wa. Hajimete atta toki ni wa bikkuri shita no yo. Brigitte kara harubaru kita ohime-sama ga iru. No tak, bo mało tutaj sztachetki gwiazdki błękitnej. Watashi w tym klasztorze. Ureshii, onaji desu. Keredomo ohime-sama yobikata teremasu. Czemu mam nie mówić do księżniczki, preksiężniczko? Kawaii Petora-chan wa machigai naku ohime-sama yo. Sore ni shitemo nagai koto Brigitte ni modotte nai no yo ne, anata. Kurusato ga natsukashiku nattari shinai? Tatoeba. Mam wrażenie, że to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszę, że ktoś mówi, że lubi PC. Shikashi kanau dekimasen. Zaiyo kodawari nani mo kamo chigaimasu. So yo ne. Brigitte ryori nante shokudou ja denai mono ne. Oka ni mo souzou mo tsukanai kurou ga arisou ne. Touichi de ganbaru tte koto wa. Ej, dodatka też jest normalna. Względnie. Dodatka też jest normalna. Względnie. Jeszcze. Próbuję sobie jeszcze przypomnieć kogoś, kto jest normalny i mam z tym problem. Wpuść jak dodatka dba o petę, no. Jak można mówić, że ona jest... że nie jest normalna, no? Kama. Nawet po feltku jedzie jak należy, no. Nie żebym szkalował. Dodatka. Taki mały protip. Starasz się za bardzo. I Peta ma taki w głowie. Niech ona mi już da spokój, niech ona mi już da spokój. Dorotea, skosi cikai desu. Kodo hayamarimasu. Spokojnie, tak nie jest. No dobra, to skoro to mamy z głowy. Pora na walkę. Jeszcze to się, szczerze mówiąc, zastanawiam się. Bo mam wrażenie, że jeżeli będę robił te trudniejsze walki, to że będę przelewelowany i będzie za łatwo. Jak sądzicie, czy powinien robić te trudniejsze walki, żeby było łatwiej? Czy powinien robić tak, jakby nie miał DLC-ków? Możesz to robić. Tak. Ale wyzwanie. No dobra. Skoro nalegacie. Znaczy ja wiem, że paralogi nie są łatwe. Zdaję sobie z tego sprawę. Pamiętam, że na kilku dość mocno kurwiłem. Zwłaszcza przy pierwszym przejściu, bo przy kolejnych można sobie dość łatwo sporo rzeczy popodbijać, tak? I przez to jest zauważalnie łatwiej na NG+, tak? A dobra, jak walczymy? Chyba tak jak jesteśmy, right? Tylko zobaczę, czy wszyscy mają bronię. Masz. Zrobię to w jeden szybki, prosty sposób.
Kto ma rzeczy do sprzedania? Ty masz rzeczy do sprzedania. To się jeszcze ma coś do sprzedania? Tak, ty masz. Mówią. No i dobra, to jeszcze raz. Kto potrzebuje broni? Ty możesz potrzebować broni, na wszelki wypadek ci kupię jeszcze jeden żelazny. Tobie dam jeszcze jedną żelazną na wszelki wypadek. A ty na pewno potrzebujesz jeszcze jednego żelaznego. Ty masz okej. Ty masz jedno, ty nie potrzebujesz, a reszta nie walczy. Czy wszyscy mają... Tak, wszyscy mają batalione. Mogę się w stanie zastanowić, czy nie potrzebuję... O, właśnie. Dobrze, o tym sobie już wspomniałem, bo... O tym łatwo jest zapomnieć, a niestety nie ma opcji chyba automatycznego replenishowania. Właśnie nie jestem pewien, czy to nie prosi automatycznie przy rozpoczęciu walki. Dobra, a propos rozpoczęcia walki. Jak jesteśmy ustawieni i jak daleko są przeciwnicy? Tu czterech, tu czterech, tu dwóch, tu czterech, tu trzech, tu trzech. Mam wrażenie, że to jest bardzo podobna walka do tej, którą ostatnio robiliśmy. Sylwek niech tu podejdzie, bo tutaj mamy trochę za dużo, powiedzmy, magów z tej strony. I podałoby, żeby był też ktoś nieco bardziej fizyczny. Nie deszkajmy, że oni podejdą. Podchodzą... Pytanie, ilu z nich podejdzie? Tylko ta czwórka na razie. Czy jest git? Każdy z nich jest w stanie zabić konstantna hita, co mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Szwanie mi proszę, jaki masz gambit. Taki, który atakuje dwie kratki do przodu. Tak mało. Nie ukrywam. Dodatkowo jeszcze go przeżyję, tyle dobrze. To muszę coś wymyślić na to. Protagonistka nawet jakby chciała, to nie może teraz za bardzo podejść i nic zrobić z tej strony. Co najwyżej... Nie, Benedetta też nie. Czyli na razie moja lewa flanka jest wyłączona, powiedzmy. Ty możesz na pewno podejść i wrzucić oszczepem. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Na pewno. Edelf, Edelf, Edelf. Wszyscy w Edel, co jest mi nie na rękę. Zwłaszcza, że oni w dużej mierze trafią. A jak twój gambit wyglądał? Tak samo, tylko że masz jeszcze mniejsze szanse na trafienie. Czy nikt nie miał gambitu, który trafiał z trzech wrogów do przodu? Ewidentnie nie. Ja nie wiem, plan jest taki, żeby ich wyłączyć przynajmniej po części w ruchu, bo inaczej będę w bardzo nieprzyjemnym położeniu. Ależ piękne pudło, proszę państwa. Ulala, będzie fajnie. Już czuję, że będzie fajnie. Zastanawiam się, w jak chujowym obecnie jestem położeniu. I dlaczego bardzo. Ale ty możesz reali co najwyżej zrobić, co mnie nie satysfakcjonuje. Ty jak podejdziesz, to nic mi to nie da. Dobra, zobaczmy. Podejrzewam, że najwięcej mogę zrobić, wykorzystując moich magów na chwilę obecną. W jaki sposób? Hmm.
Wydaje mi się, że... Jeżeli ona podejdzie tu... Tak, oni w Kaspara, oni w Edel i oni w Linghalta. Czyli jeżeli dobrze myślę... To tobą mi uratuje Edel. Ojej, niech mnie nie ukalina się oczywiście. Zobaczmy. Edel, Edel, czyli wciąż chujowo, doskonale. Wciąż dwóch atakuje Edelgard, jeżeli dobrze widzę. Więc muszę liczyć na to, że Gambit wejdzie. Albo... Nie, bo jak ona tu podejdzie, to jest Malta. Gambicie, proszę wejść. Doskonale. Oni się teraz nie ruszą. Więc realnie Kasper dostanie za 10 plus 12 za 22. Wyższa matematyka, wiem. Konstans jak podejdzie, to jest spora szansa, że stanie jej się coś bardzo złego, więc wolniej ryzykować. A oni z góry będą stać i czekać, aż oni podejdą. A propos. Kasper na to oberwie, na szczęście oni mają szans na kryta. Dobra. Zobaczmy, w jakim położeniu jesteśmy teraz. Wyłączmy na chwilę to. Oni mają dużo zasięgu i będą atakować Konstans. Ile ty masz zasięgu? Chcemy, żeby Kaspara dziabnąć. A ty? Ty nikogo nie sięgniesz. Czyli tu się na spokojnie mogę tymi zajmować, żeby nie zaćkali mi Konstans. O tyle dobrze. Treningowy miecz nic nie zmienia. Dobra. To nie robi tyle, ile bym chciał, więc chyba będę chciał to tak zrobić. No czekaj. Kto mnie jeszcze atakuje? Ten miecznik nie będzie atakował. Nie, on ma zasięgu. Aż tyle. Jezu, to jest ten. To niepokojące. Więc chyba wiem, co zrobię. Jednego treningowym. Wylew dostanie 11. 21 siły. Szybko idzie. Wydaje mi się, że mogę bezpiecznie zaatakować w ten sposób. To lepszym mieczem. Powiedziałem lepszym mieczem. B. Czyli tymi z góry się zająłem prawie. A czy z tą różnicą, że muszę jeszcze go dziabnąć czymś? Ale szanowny ma mało obrony. Już trochę więcej, ale wciąż mało. Teraz tak, za ile ty? Za 9. Czyli się nie przejmuję. Teraz muszę coś z nimi zrobić. Najlepiej, żeby Kaspara mi zaćkali. Mogę też Kaspara po prostu wycofać do tyłu, żeby nic mu nie zrobili. To jak to teraz wygląda? Oni... Więc tak brzmi sytuacja, w której mamy problem. Spróbujemy to po bożemu. Jak po bożemu nie wyjdzie, to zacznę się martwić. Hmm.
Bo twój gambit dawał mu ten speed. Jest potencjalnie... Dobra. I teraz możemy myśleć, bo mamy trochę więcej movement speeda. Tylko wciąż jesteśmy w położeniu, w którym musimy coś z nimi zrobić. Wydaje mi się, że najsądniejsze byłoby skambitowanie ich tutaj. Hejdu! Także oni zostaną zgambitowani i będą atakować Feltka. Teraz najbardziej by mi zależało. Nie wygląda to jakoś super dobrze, to na pewno. Generalnie muszę się jakoś tego maga pozbyć. Najlepiej, żeby nie oddał. A żeby nie oddał... Edelgard musiałaby trafić. Jolo? Jolo czy nie Jolo? Bo jeżeli ty podejdziesz i go dziabniesz, to on odda za w miarę niewiele, za zero konkretnie. Ło, zero! No i dobra. Czyli teraz jak Edelgard podejdzie, to jej gambit powinien mieć nawet większą szansę na trafienie. Nice. Bardzo nice. On się rzuci na dodatka, ale to nic strasznego, bo walnie tylko za 18. Wspominałem, że Gambit State jest kompletnie popsuty? Nie, to właśnie miałem okazję to zrobić. Prawie. Blisko. Jest blisko, żeby go zabiło. Jestem zdumiony szczerze mówiąc, bo nie spodziewałem się, że to jest też takie silne. Dobra. Jeżeli nie wyjdą żadne losowe kryty, to wszyscy powinni przeżyć najbliższą turę. Polecam jakoś specjalnie masę nie oddaję opancerzonych. Ale tak, do przewidzenia. Dodatka odda za 20. Chyba doszedł do Nektaronu, ale to też nie jest powiedzmy jakieś bardzo straszne. Dobra. Wyłączmy ciebie. I teraz muszę myśleć co dalej. Czy ktoś z tych, którzy są z tyłu, będzie miał zasięg teraz? Wydaje mi się, że nie. Czy jest? Ile ty masz zasięgu? Na tyle, że jeżeli będę chciał atakować ich gdziekolwiek poza od dołu, to mnie nie będzie w stanie trafić. Więc jestem w miarę bezpieczny. Tylko muszę się jakoś pozbyć całej tej szajki, która jest tutaj teraz. A to się wydaje wykonalne akurat. To nie jest tak, że magia jest OP. Sięgam. A? Konstant zajmie się tym kolego. Właśnie ten tutaj. Sajdane go nie dobije. Kurczybyk. Eza powinna być w stanie to tylko dobić. Nice. Bardzo nice. A i teraz nimi jakoś się zająć. Czy Bernie będzie miała zasięg? Nie ma szans, żeby miała zasięg, więc może po prostu podejść co najwyżej. To taka niska też podejdzie. Dobra. Kogo kto atakuje? Ty atakujesz Constance. Czyli powiedzmy, że on jest bardziej priorytetem dla mnie w tej chwili. Wow,
bo konsens no zginie, jeżeli on do niej podbiegnie, tak? Neba wierzę w ciebie? Nie wierzę w ciebie. Kompletnie w ciebie nie wierzę. Ja to bardzo cięgło. On też ma zasięg na konsens. To wygląda bardzo niepokojąco. Tak samo jak to, że on nie ma zasięgu. Cześć, Aspendor. Chyba Gambit starego odepchnął. Ty też możesz walnąć Gambit. Nie, droga zbija poziomy. Nie, najgorzej. Temu ćwukowi niżej zostanie 1 HP. Quick niestety nie ma jak dobić, więc na razie tutaj sobie to co pasuje. To mnie chyba leczyło, z tego co pamiętam. Chyba nie zaczną do mnie podbiegać teraz. Powolutku, pomalutku. Yep. I to całkiem spodobało, 11 punktów zero. Dobra. Muszę coś z nim zrobić. Jeżeli dobrze myślę, to jak w niego strzelę, to on mnie zabije prawie. Chyba, że najpierw Ferdek go drabnie. Dobra. Uno momentu, proszę. O, teraz lepiej. Czy Tandel nie zabije? Czyli do mnie dobrze mogę po prostu stanąć kratkę dalej z tej strony. Batalion na maksa wylevelowany. Ktoś musi dobić tego Wajdaka z 1 HP. I chciałbym wierzyć, że będzie to Sylwek, ale chyba nie dowierzam. Jolo! Sylwek. Tak to się robi, Sylwek. Czy w tej grze jest kawaleria? Jak najbardziej. Tylko z tego co pamiętam, pierwsza kawaleria jest mniej więcej około 10 poziomu. I nie szybciej. Dobra. Kto najbardziej potrzebuje mieczenia? Peta? Bo Peta będzie na przedzie. Na przedzie. Prędzej czy później. Ty możesz przejść tu. Peta może podejść bliżej. Kaspar zostaje jeszcze z tyłu i się leczy. Edel zostanie tutaj. O, chyba nie walnie jakoś mocno. Za 11, nieźle. Kończmy to tam. Dobra, cała grupka już zaczyna do mnie podchodzić. Na szczęście bardziej pojedynczo niż hurtem. Nie trafił na szczęście. 10 poziom. Jestem na 4 chapterze i większość moich jednostek jest blisko 10, bym powiedział. Znaczy może w zasadzie jest o większością, ale nie jestem jakoś specjalnie daleko, więc nie, to nie jest daleko w grze. To zdecydowanie nie jest daleko w grze. Następną misję fabularną powinien spokojnie móc mieć kawalerię. Jak widać dodatka ma już na przykład 11. Dobra, wyłączmy na chwilę to i powiedz mi, jak daleko ty masz zasięg. Za daleko. Także generalnie muszę coś z nimi zrobić. Na przykład to. Gambity takie słabe. O, właśnie. Pozbędźmy się tego na chwilę. Kto mnie atakuje stamtąd? Ja przepraszam.
Ty masz zacień, prawda? Yep. I podejrzewam, że on jak zaatakuje Konstans, to Konstans może się z tego nie pozbierać, więc tak się o to boję. No, jak on atakuje za 26, a Konstans ma 23 HP, to... Delikatnie rzecz ujmując, to jest dokładnie to, co się spodziewałem, że się wydarzy. Spróbujmy tak... Nice, Peca unika bardzo dużo rzeczy. Tutaj... taki ruch sprawi, że... Link Hez zostałby zaatakowany. I Link Hez ma obrony w ogóle. 8. Jeżeli on ma 8 obrony i byłby atakowany przez... niego. Ty masz ataku 17. Czyli 9 by weszło? Razy 2 potencjalnie, czyli 18, jeżeli dobrze rozumiem. Czyli Linka jest w stanie to przeżyć raczej. Tak na logikę. No, 9x2, 18, tak jak myślałem. I teraz tak naprawdę byleby ta... byleby Konstans nie podeszła pod ostrzo, będzie ok. Jak daleko możemy się posunąć? Możemy tutaj kawałek podejść, to na pewno. Czym się dym? Wszystko mi nie przychodzi do powiadomienia Simu First Indigo. Cóż, ja sam siebie nie followuję, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda na Twitchu, czy przychodzą, czy nie. On nie ma kryta, więc też jest okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Wyłączmy zasięgi, on ma zasięg dotąd. No dobra, a ty ma zasięg dotąd. Czyli ta dwójka mnie nie obchodzi, on atakuje protagonistkę. Konstans, Konstans, Konstans. Czyli większość z nich się rzuca na Konstans tak naprawdę. Na szczęście stąd już Konstans może atakować. Ile ty masz zasięgu? Wystarczająco, żeby nie jego bić. A. Czy ty masz jeszcze użycie gabinitów? Tak. Jest? To nasty. Kolejny poziom dużo jeszcze startów. Dobra, to sobie będzie 13 obrażeń, więc się nie przejmuję. Bo powinienem to dwójkę być w stanie zabić, jeżeli nie będą oni atakować tej postaci, które przejdą. Petra 3 zabije. Kombat altem powinna. Yep. O ile tapi oczywiście, ale tapia. Nice. Możemy ich poprzestawiać trochę bardziej w kierunku walki, bo mogą się jeszcze do czegoś przydać. Dodatkowo raczej nie zdąży dojść do walki, bo jest trochę daleko. Chociaż... może. Edelgard nie chce, żeby uczestniczyła w walce. Jeszcze dwie jednostki tylko. Kryt! Najłatwiejsza gra mojego życia. A, czo. No to co, chyba pora na standard. Podleczmy się. Podejdźmy postaciami. Skończmy turę.
賞賛はあったよ。よし、どうぞ貸せ。Dodatkałem VP. I chętna do tylko szpicze robi coś jeszcze. Jest całkiem dobrym magiem w walce, to na pewno. Zarówno ofensywny, jak i defensywny na całe szczęście. Gali niewielu jest magów, którzy są stricte ofensywni. Większość z nich da się nauczyć się też tej tak zwanej białej magii. Przynajmniej o tyle dobrze. Dobra, kogo mogę uczyć? Powiedzcie mnie. Pewnie dodatkę za MVP? Nie, nie mogę uczyć dodatki, pomimo tego, że MVP została. Smutno mi. Dobra, Kaspar, słuchaj. Droga to poda? Ależ perfekty sadził. No dużo osób, które tak średnio są zmotywowane i mnie to bardzo... Bardzo mnie to nie cieszy, delikatnie rzecz mówiąc. Podłóżmy ją trochę w lancach może? Podłóżmy też Petrę. Mówię, jestem bardzo nieusatysfakcjonowany z powodu tego, jak wygląda moja motywacja do nauki, ale... Chodź tu. God damn it. Axe Heavy Armor, Axe... Nie. Masz się też uczyć Heavy Armorowania. Będę chcę ze mną porozmawiać. Jasne. Kolejny sporcik. Sensei, ここ意味難しくあります。どのような時いかに使います？あ、パドムの下にいるだべ。この語尾ですか？語尾。ポドパドの座尾。それ戦士の挨拶。私知ります。語尾です。Pozwól, że wytłumaczę to po swojemu. Także na pewno zrozumiesz. Tak, tatuaż. Your cheeks are on your face. それ当然。私知っています。ちゃんもいした声スポドバ。コドラの冗談です。ですか？あ。それとも顔の模様気になるなりますか？コンテクストコルトダブン。それまあとセンスにポエム。先生知っている通り。Tylko to po prostu dziwnie brzmi, jak pyta o słowa konkretne, tak? A nie o jakieś sformułowania, tak jak chyba w przyszłym przypadku. Że co? Że oni tam wyznają jakieś dzikie duchy i bestie? A nie jedną słuszną boginię? Barbarzyńcy. Znaczy chodzi mi głównie o to, że ona potem pytała o słowo, tak? A nie o cały fejzel. Jasne. Rozbieraj się. Nie da się przekonać. No właśnie, ona niby twierdzi, że jest w stanie czytać i rozumieć, więc... To po co pyta? Skoro umie? Tak,
ですから。spokojnie, nie przemęczaj się. Hodo, hodo. Aj, wakarimasta. Kokoromimas. Rozumiem, tak czasem muszę sprawdzić. I Meg teraz dostaje plus 100 do motywacji. Dużej jaśnie na sepultów? Tylko dlatego, że uczestniczyłem w walce? Nie. Co tam dodatko? Znowu jakiś adorator. Przysięgam, to nic takiego. Ano, czotto o hanasshimasen? Hito no inai tokoro de. Chcesz porozmawiać na prywatności dodatko? Mo, socioku ni itchaimasu ne. Watashi, sensei no koto nigate na no. Anata wa shidousha toshite mimamotteru tsumori kamo shirenai kedo. No przynajmniej jeszcze raz. Co masz przez to na myśli? Jesteś świetny magiem, nie marudź. Kogo obchodzą jakieś tytuły szlacheckie? ふい。だから歌姫としての人気にすがって舞台を降りても演じ続ける先生の姿勢はそんな私に演じてよ。いや、違う、いや、違う、もう帰りにして。訴えてるみたいで。それが私があなたを苦手にしてる理由。ね。代わりに何か先生の弱みを見せてくれません？ Nie mogę pokazać czegoś, czego nie mam. Sensei, honto? Yōami no nai hito nante inai hazu yo? Sore o nigireba, nigate ni kanjiru koto mo naku naru ki ga suru no yo ne. Może coś wymyślę? Sore ja, shitsurei shite. Sensei no yōi tokoro wa doko kashira? Mimi? Kubisuji? Waki? Sore tomo... O nie. Kondo... Watashi o miskasu youna me o shitara... Łaskotki, najgorzej. Yōi tokoro o tetteiteki ni... Sensei? Stoicki spokój tak zwany. Uhanou de irareru ndesu ka? Chyba ka kayotte iru no kashira? Moje serce tak naprawdę nie bije. I to teraz. Sonna jodan. Honto ni ugoite nai? Nante. Sonna no ni hikkakattari shimasen yo. Nani ka shikake ga aru ndesho? Ej, przynajmniej humor zapisuje. I myk, support B. Z tego co pamiętam, wyższych supportów niż B na chwilę obecną nie możemy i tak robić. Ale głowy nie dam. この結果を見て驚くといい。Absolutnie szaleńcy, same perfekty wyciągają. ちっとは強くなりゃいいんだが。カスパーマ nowego kombatanta。必ず極めてやりますわ。コンスタンス nową abilitkę。Killed Breath has no weakness, o nie. Bo sam Dion nam nie wystarczył, jak rozumiem. No dobra. Więc plan na dziś jest taki. Idziemy po roślinki. Gadamy z niewidzialną w opiekunku. Zbieramy nasze roślinki. Sadzimy kolejne, tylko tym razem zrobimy to tak. I jako, że jestem bogaty i mnie stać, to je ogarnę. I co mogę zrobić? Mogę na pewno pójść zjeść z paroma uczniami. Mogę się pouczyć.
Dobra, jak rzucamy mieć priorytety? Rea! Poucz mnie! Potrzebuję swoich prywatnych lekcji, Rea! Właśnie, wiedziałem, że gdzieś nie byłem. Dzięki za przypomnienie. I przynajmniej w to miejsce gdzieś chciałem. Ale też nie jestem aż tak daleko od miejsca, w którym chciałem być, więc nie jest aż tak źle. Czy nie ma szansy, że tutaj będzie ta rzecz do questa, którą ode mnie są? Bo nie widziałem, żeby były jakieś specjalne walki na to. I wydaje mi się, że mogę też jakieś egzaminy przejść, ale jeszcze się ich chyba nie opłaca robić. Nie widzę, żeby tu coś było jako taka. W sensie jakieś questowe rzeczy, tak na pierwszy rzut oka. Tutaj jest ołtarzyk. Nie, dziękuję. Może innym razem? W obcych rzeczach aż tak bardzo się nie ogarniam, bo to jest tak naprawdę pierwszy raz, kiedy jestem w trakcie kampanii fabularnej z obcymi rzeczami. Ej, ty niego w mierze, raz na tarcza, hura! Fajne rzeczy! Tutaj możemy zmienić wygląd, tutaj nic nie ma, tu nic nie ma. Nie, nie chcę. Chcę za to stąd wyjść po prostu. A, wiem! Boże, przecież ten quest był na zasadzie, że musimy zbierać rzeczy z przeciwników. Raj, Jezu. Też miał tarczę wcześniej. O, wydaje mi się, że nie. Teraz kiedy się stąd wychodziło? Kiedy? Tędy. Idź się ryby łowić. Ja chyba przynęty, żeby łowić ryby, to jest ten problem. Innymi słowy, Bliki, chcesz mi powiedzieć, że tarcze są kompletnie bezużyteczne? Nie, żebym szkalował każdą defensywną opcję, jaka istnieje, bo tylko atak istnieje w każdej grze. Tak było, przysięgam. Nie, Jezu! Ja muszę jeszcze wcisnąć w ten sam przycisk, żeby przestać to robić. Tutaj kupców jeszcze nie ma, prawda? Nie, nie ma. A wy chyba też, no nie sprzedajecie nic godnego mojej uwagi. Dobra, rzeczy, które na pewno chcę zrobić. Hej, w sumie, teraz jak o tym wspominasz. No to co? Goddammit. No bo jak nie tak, to zrobimy to inaczej. Ciekawe mnie na rzecz. Bo oni się teoretycznie znają i w ogóle. Czy będą mieli jakiś swój specjalny dialog? Chyba nie. Zdecydowanie nie wygląda, by mieli specjalne dialogi. Ej, może zaraz podbije się mój poziom profesorski? Dobra, to może... Ja to zrobię. Jeszcze nie wiem jak, ale to zrobię.
スを選ぶなんて分かってますね先生。美味しいものを食べると悩みも吹き飛びますよね。Ej, co? Będziemy mniej więcej. Oj, masterclass odblokowane. Adiutanci to w dużej mierze oznacza, że możemy przypisać te nadmiarowe, powiedzmy, jednostki do którejś z naszych jednostek. I mają one tam różne bonusy, na przykład mogą wykonać dodatkowy atak, mogą ochronić jednostkę, skoro są połączone, albo ją wyleczyć. Zależy się od tego, które... jaki typ jednostki jest podłączony, że tak to mówimy. Dobra, czy coś jeszcze? Tak. No tak, bo w Awakening kojarzę, że to było pewnie stricte statowe, że mają lepsze statystyki i czasami też mogli zdublować albo zgardować. Tylko, że można to było robić na bieżąco w trakcie walki. Właśnie, póki pamiętam. To... raz, dwa... Jak stoimy z supportami? Dłużej. Dokcham? Tego jeszcze nie widziałem. Cześć, Krystian. Eee, zagasimono jo. Mata kogi ni deru no okotatta. Linhartu toyu hito o zagashite iru no. So desu ka. Buzi ni mitsukatte yokatta. Linhartu kompletnie bez żadnego strachu. Taiman o chuui sareru igai no yo ga omoi ataru no kashira. Boku no kangaeru monshou nitsuite no suiron. Tak, na pewno. Shitakunatta no ka to omoimashita yo. 実はセイロス教の伝承における紋章の成立過程に定説と異なる可能性が。待って、それを聞くと私にとっていいことがある。もちろんですよ。なら聞かせて。いや待って、そのいいことというのは何？楽しめません。Jestem pewien, że będzie zainteresowana。それ以外に何が必要なんですかね。紋章の研究ですよ。あなた、自分にどれほど才能があると思っているの。素晴らしい研究者になれるわ。紋章の力を世の役に立てるとか、魔道の分野で新たな発見をするとか。なんでまたそんな面倒なことを僕がしなきゃならないんだ。僕は自分のために研究してるんだし、それがどう使われるかまでは考えませんよ。使い道があればいいのだけれどね。とりあえずそれにだけ。あ、そうよ、こぞいに。やし、uczę dla siebie。じゃ。ポイジョニー、nigdy。待ちなさい。なら、どんな使い道があるのか、私に説明してから言って。なんだかよくわからない芸術品だって、喜んで買って飾る。Czerwony kwadrat na białym tle。僕の研究だって、きっと素晴らしい子守歌になって、世の子供たちに届きますよ。子守歌。Ej, przynajmniej zdaję sobie sprawę. Idzie. Przegadał ją, nie ma problemu. Easy. Co on się będzie przejmował? Petra, czotto tomatte kureru? Nie. Oj. 用ありますか？うん。君の槍を見てたけど、技のつなぎ方が良くなくない？重い振りの前の腕の動きが邪魔して、槍を返すのが遅れてる。隙が大きいよ。腕の動き、どれですか？右、左？右、あ、いや、両方かな。腕っていうか肘の動きもだけど。私、わかりません。リンハルト、実演するここ願います。いや、実演はちょっと。と、odłóż książkę。汗かきたくない。W czym problem? しかし、私できません。あなた見せる必要です。それとも、あなたできない。助言
A to inna sprawa, że niektóre rzeczy człowiek wie, a nie jest w stanie wykonać. To jest bardzo proste dla kogoś, kto wie, co ma zrobić. その前にぐっと振りかぶるときに力が殺されてて止まっちゃって振り下ろすときに無駄があるというか振りかぶるどのように無駄減らす私望みます腕の動かし方の問題だと思うんだよね槍の軌跡と筋肉の伸縮を計算して軌跡伸縮trudne słowa nie rozumiem pokaż plus あなたの説明難解です。やはり実演頼みます。早く見せる。Niektórzy mają pamięć zrokową. Niektórzy mają pamięć słuchową. だから実演は、まあ、なんか思いついたら言うから。今日は、tak, mam bardzo ważne sprawy do załatwienia, takie jak nie chcę mi się tym zajmować. いつも言うだけ。私見返します。W sumie chcąc zeżdżę... Chrom jest jak wista, zeżdżę każdą ilość pojęci. Ściągnij więcej ramu, Krystian, na pewno pomoże. Ja, Bernadetta. O nie. To na pewno się dobrze nie skończy. Najgorzej. Kto z nas twojej fanfiki? Jej wyraz twarzy mówi sam za siebie. Oni znaleźli mojej fanfiki! O nie! Najgorzej! Nie przyznaję się do nich od 15 lat! Cudzuki ga kininat chimatte sa. Tokuni shuyaku no nani o shidekasu ka wakaran miryoku ga tamaranai. Nie! Ten wyraz twarzy! Ona wie! No, kuchi akippanashi da zo. Sylwek. Mogłeś tego nie powtarzać? それを言うなら辛い汚しじゃなくておめ汚し。ああ、言っちまったな。ダバダバタするべき。この本、どうすりゃいいの？どんな人してべ？おにえ。Za każdym razem, jak ktoś się mnie pytał, czy może przeczytać moją magisterkę, to było takie nie, 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 no, 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 no. Przyjęłaś pi jako 5? O nie! To jest prawdziwa inżynierka. Po czym rozpoznać pracę inżynierską? Pi równe 5. Ara, Silvan-kun. Mezurashii desu ne. Anata ga onnanoko kudoite nai nante. Ja, Dorotea-chan. Haya, nani? Ima wa chotto bakari... Czy spodziewaliście się czegokolwiek innego? Kono daishu douin ni saku. Uruwashi no tairin. Dorotea-chan. Kimi o kudoku tame no na. Sore ja, sekkaku no junbi o muda ni sasechatta wa ne. Watashi, anata ni kudokareru yotei wa nai desu kara. Nice bait, mate. Aikawarazu Dorotea-chan wa yuu koto ga kitsui na. Ichido de ii kara kudokarete minai kai? Każdy tak mówi. Otoko to wa hitoaji chigau ze, ore.
遠慮しときます。確かに一味違うだろうけど。当然や。それって本気じゃなく口説くことに本気ってことでしょ。そりゃどういう意味だい。あなたは家柄も顔も頭も悪くないわ。婚約者もいたっておかしくない。なのに決まった人を作らず女の子を特会引っかえ。Bo trzeba każdą kobietę na świecie obdarzyć taką samą miłością. 付き合うことが好きなだけで女の子自体は嫌いなんじゃない。俺が女の子を嫌い。いやいや、ないないない。女の子に対してはいつだって本気だぜ。この命を賭して口説いてるつもりさ。そういうことは誰か一人に絞ってから言ってほしいわね。あなたの命は一つ。命をかけて愛する相手も大抵は一人なんだから。だから言ってるだろう。君一人を命をかけて愛するぜ。俺は口説く女の子一人一人にその都度本気の恋をしてるんだからな。そう。でも私の命一つはあなたにはかけられません。だから他を当たってね。さよならシルバン君。さすがに手を置いた。ドロテアちゃん、俺は本気だぞ。Trzymaj się mnie, bo nie wytrzymię. To jestem dosłownie ja w tej chwili. Bayonara, w sumie. Dajcie, bo ja teraz nie będę mógł uczyć. God damn it. Zapomniałem o tym danym szczególe. Warina. またすだか。これでも走ってきたんだぜ。ねえ、その perspective とて何に違うし、あれさやしてな。うまいよ。Przy okazji już w momencie, kiedy ktoś pije herbatę, widać jaka jest dla niego ta herbata. Jeżeli zrobi takie... Tak się wzdygnie trochę, to znaczy, że ta herbata nie pasowała mu aż tak bardzo. A jeżeli ją pije tak spokojnie, to znaczy, że herbata była dobra. Ale herbatka dobra. Narodo. A tamarne. Coś ciekawego czytałeś? Narodo. Książki działają na połowę postaci. A na drugą połowę wręcz przeciwnie. Doskonale. Ale przekaż na dzielni. Ja? Że ja? Nie mam czasu na rzeczy? Skądże? Klot, słonko, dla ciebie zawsze. Nie wiedziałeś? Nawet nie mogę mu nic dać. Cześć, Zinkeros. Chciałbym, uwierzcie mi, chciałbym. Ale nie mogę. Możemy za to mu się przyjrzeć z każdej strony. さすがに照れくさいんだが、俺の顔がそんなに珍しいか？やしてたメニュー。おぱちな。贅沢な時間だな。z każdej strony。いくら眺めたところで、俺の腹の中は見えてこないと思うぜ。Jesteś pewien? To jest generalnie taki bardziej. Jak ktoś chce się przyjrzeć dokładnie modelowi, to ma okazję. To niestety nie ta postać, jeżeli chodzi o sześciopaki. Klot jest bardziej smukły niż mięsisty, że tak to ujmę. Ej, gdzie moja charyzma? Czy tam urok osobisty, jak zwał, tak zwał? Teraz się moglibyśmy przejść na intermediate klasy na Dorotei. I na protagonistce, tylko wydaje mi się... Żejsza niżeli... Jeszcze nie mamy ich wylewelowanych, a te początkowe akurat w miarę się opłaca levelować. Więc na razie jeszcze wstrzymam, jak tylko.
No co, idziemy wejść mauzoleum. Oh baby. Oh baby. To będzie zabawne. Nawet nie wiecie jak bardzo. 100% dobrej zabawy. Jeżeli dobrze pamiętam, która to misja oczywiście. Ale wydaje mi się, że pamiętam. Mamonaku, Megami Saitan no gi ga hajimarimasu no. Warewarem o suisoku ni shitagatte omokimasu ka? Eh, so ne. Sensei, jishin no hodo wa ikaga? Jak bardzo jestem pewny? Ani trochę. Sensei. Beczka coli? Zacząłbym się martwić, gdybym coś takiego zobaczył. Sensei ni jishin ga arou ga nakarou ga teki wa yotei dori ni ugoku dake de shou yo. Kimi tachi kinchou kan ga torinai you da ga. Spokojnie, Setef. Mamy plan. Mamy świetny plan. Warewa ga megami no tou ni haitteiru aida keibi ga usuku narisou na basho o toku ni keikai shite kure. Zależy jak duża ta beczka. Kiite kudasai masu? Oniisama ttara hidoi no desu. Simpai da kara omae wa hitsugi no naka ni demo kakurete itara dou ka nante oshaimasu no yo. Sore wa jōdan da to itta daro, furen. Omae wa watashi no ushiro ni zutto inasai. Setef, martwi się o nas. Kimi wa kyōshi toshite shikkari seito o shiki suru you ni. Ijou da. Minasan, shitsurei itashimasu. Gishiki no ato de mata oe shimasu. To miłe z jego strony, naprawdę. Hitsugi no naka to wa omosiroi koto o iimasu na. O Boże, Hubert się śmieje. Pomocy. Omosiroi. Boję się śmiejącego się Huberta. Seibyo e oriru kaidan o miharimasho. Suisoku dori ni teki ga hairikondara tairo o tatte hitori nokorazu toraete yaru wa. Ku. Ja by sobie konsekwentnie zlewał jedną butelkę kolki do beczki, to... Nie no, chyba aż tak dobrze to nie działa, chyba że kola znowu pójdzie jakoś do góry. To wtedy zupełnie inna sprawa. Czy to jest ta misja, o której myślę, że to jest? Zobaczmy. Będzie fajnie. Tyle wam mogę powiedzieć w tym momencie. Będzie fajnie. No dobrze, ruszajmy więc, tylko adiutanta przypiszmy. Kogo chcę jako adiutanta? Happy? Fajnie, nie będziesz niczym adiutantem. O, doskonale. Możemy się bawić. Tylko się jeszcze upewnię, czy wszyscy mają bronię, żeby się nie wyczerpały w najmniej odpowiednim momencie. Masz. Tutaj ten stawów ma trochę mało wytrzymałości, ale damy radę raczej. Ty nie potrzebujesz, ty masz. Będą się pożywać tych przedmiotów, które mają w kresie jednorazowego użytku, będę ci później. No dobra, zapiszmy, bo będzie fajnie. I ruszajmy do boju. Ja się w sumie. Jeszcze jedna rzecz. O, naszym celem jest pokonać przeciwnego dowódcę i przegramy, jeżeli minie 25 tur, albo Blef, albo Edelgard polegną. To już się chce tu. No i walka nie jest aż tak trudna, jak wygląda poza jednym zadnym szkopułem. Dobry szczęście. Ewidentnie. Ewidentnie.
棺を開けられる前にさっさと敵を一掃してしまいたいところだけど。Właśnie pokazać przeciwników 25 tur i efekt wycumne. Na podłodze mamy teraz specjalne kratki, na których są różnego rodzaju bonusy, w zależności od tego, jakie to są konkretnie kratki. Można w trakcie walki najechać i zobaczyć, co one dokładnie robią, więc to nie jest też taki wielki problem. Tutaj na przykład mamy plus 2 do obrony. Tutaj mamy plus 6% szansy na uniknięcie i nasz rycerz śmierci stoi dokładnie na czymś takim. A tutaj mam plus 2 do dystansu, czyli do tej obrony magicznej. No dobra, ruszajmy więc. A i mamy ograniczoną ilość tur, więc to nie jest tak, że powiedzmy możemy sobie stać ile nam się żywnie podoba, tak? To też jest ważne. Ale zawsze po prostu być tanimi łajzami i przypomnieć sobie, kto miał ten durny gambit. Ja nie odnowiłem gambitów. Znaczy batalionów. Czemu nie możesz użyć? A okej, okay, bo to używa w ten sposób. Tak, przyspieszamy. No to co? Zasuwamy do boju! Jak ja mogę być taki dobry w tego? Ja nie rozumiem. To boli trochę bardziej niż bym chciał. Pewnie, może to nie zrobić. Tyle to możesz. Stalowa gowalnie za 23, więc tak sam raz. No 25 to jest dużo, więc raczej nie powinniśmy mieć problemu. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tak naprawdę jakby się bardzo postarać, to to się da zajść w jakieś 3-4, dobra, 3-4 to może wsadziłem, bo jest jednak dosyć daleko. Ale wystarczająco mało tu, żeby się nie musieć tym przejmować specjalnie. Podasz peczka. Ej, bo mamy idiotyczny zacznik teraz na Edelgard. I nie tylko na Edelgard. A, podchodźmy tutaj do przodu. Jeszcze śmierć nie brzmi jak coś bardzo przyjemnego. Nie wygląda na zbyt posłusznego. Na nasze szczęście. To pozycja Edelgard normalnie ma sens, ale ja niestety jestem zbyt wielkim popierdolonym człowiekiem, żeby się jej słuchać. Posuwajmy się powoli do przodu, bo kiedyś trzeba. Wydaje mi się, że tutaj Ferdek może spokojnie podejść i zbaitować jeden atak. Oni też niech zasuwają do przodu. Stoimy bardzo mocno z tyłu w tym momencie i coś trzeba z tym zrobić. A Petra może co najwyżej tutaj podejść. Coś ciekawego się wydarzy, będą mnie atakować powoli. Na szczęście nie trafiając. Znaczy ja wiem doskonale, Vicky. Ja nie podejrzewam, że Hubert też mógłby się stracić tak naprawdę.
Ale co do tego nie jestem w 100% pewien. To tego nie chcę sobie świetnie radzi póki co. Odtrzeszczanie. A niecesarzem śmierci główny problem jest taki, że on ma 35 ataku, tak? I szybkości na tyle, że raczej nas będzie dublował. Plus jeżeli chodzi o jego umiejętności... Którym to się robiło? Dobra. I to jest o. Jeżeli chodzi o jego umiejętności, to najgorsze co ma to fakt, że... Nie to. Oto. Że niezależnie od zasięgu, z którego atakujemy, będzie mógł nam odpowiedzieć, tak? To jest chyba najgorsza część próbowania podchodzenia do tego rycerza. A to, że ma 43% często, to już zupełnie inna sprawa. A jakby się ktoś pytał, ile mu zdajemy. Dwa. I żeby nie było, tak, zdaję sobie sprawę, że te dwa wynikały głównie z tego, że próbowałem go atakować tym łukiem, a nie czymś porządnym. Ale rozumiecie, o co chodzi. No i Bernie też... Czemu Bernadette ma 11 magii na litość kurwa boską? Miejcie litość, ludzie! Jeszcze chwilę i zacznę się zastanawiać, czy Bernadette nie będzie moim nadwolnym magiem. 9, 13... To jest niebezpieczne, właśnie bliskie. To nie dobije, prawda? Nie. To dobije? Idzie? To ile delegat ma siły, jest kompletnie idiotyczny, by the way. Podejdźmy. To czemu Inhead ma wyekwipowany? No i to tak? Na wszelki wypadek, żeby dziwne rzeczy nie działy. Konstans niech też podejdzie. Zajmijmy kurę. Z tego co pamiętam, Dimitri wcale nie jest po tym względem też łąkiem, jeżeli o to ci chodzi. I tak uważam, że dużo bardziej popsuty jest Claude ze wszystkich przywódców domów, szczerze mówiąc. A wynika to głównie z tego, że... Nie wiem na ile to będzie spoiler, na ile nie, ale jest on postacią, którą może atakować łukami z powietrza? Pytanie. 9. 9, kto da więcej? 2. Jakie kurwa 2? Ile ty masz te lista? 18. 18. On ma mniej obrony niż te lista. God fucking damn it. To nie będę to dobrze było, żeby przynajmniej teraz obezwała. Żeby miała wzmocniony atak. Wiem, że to źle brzmi w ogóle, ale wiecie, o co chodzi. Czyli właśnie wszedł quest i przez to zdublowała atak. Suffering from success. Czy jakoś tak? Kto
んでもないさ。To chyba na to dużo. Tyle wystarczy. Jezu. Sylwan ma dopiero szósty! Pomocy! Dopiero zdałem sobie sprawę, jak bardzo nierównomiernie mam złożone poziomy w mojej drużynie, szczerze mówiąc. Tu jest Feldek, spodę Feldka. Proszę, nalegam. Niech ten antagonistka spejtuje ataki, proszę. To jest czwarta tura, mamy jeszcze 20 tur, spokojnie. Dodatka też mogę leczyć. Masz rację. O nie, czy to sugestia, że będą posiłki od tyłu? O nie! Na B8 nie jest aż takie złe, więc przeżyjemy. Jak widać, leczenie dodatki nie było praktycznie potrzebne. Jeszcze raz. Helm Splitter, Iron Axe. O, doskonale. Jedna rzecz mi bardzo ciekawi. 19. Podoba mi się to 19. Generalnie Knight Kneeler to atak, który jest efektywny na kawalerię i przez to zadaje zauważalnie więcej obrażeń. Więc z tego będę pewnie chciał... Z tego pewnie będę chciał skorzystać, o to chciałem powiedzieć. Dobra, weź go... ciachnij po prostu. Schowajmy na razie o to. Dobra. Nie, to nie ty możesz podejść. Masz rację. Podejdź po tego niskę. Nikt ma 10. Ryszardo, ty też możesz podejść. Nie pytajcie dlaczego Ryszardo, proszę. To jedyna osoba, będę prosił. O, Gambit zadający 2 obrażeń. Jak ja to robię? Pytanie. 10. Ale mocniejszymi mieczami raczej nie mogę za bardzo operować. Znaczy mogę w ten sposób za 20, albo w ten sposób za 17, a Gambit za 7. Tak czy siak nie wygląda to dobrze. Bo teraz tak. Sylwan na pewno zginie, jak użyje Knight Kneelera. Ma to dosłownie gwarantowane. Z tego co pamiętam, Feldek też umrze, jak użyje Knight Kneelera. I to chyba niezależnie od broni użytej. Tak, niezależnie od broni użytej... Znaczy na 89% nawet więcej, bo szans na kryta. Feldek umrze. Czyli generalnie najlepsze, co mogę zrobić, to... Nie tym. Zastajkować tym.
i potem wierzyć, że będzie dobrze. Znaczy, przede wszystkim liczyć na to, że 21% szans na kryte nie wejdzie, tak? Żeby nie sprawdzić, mamy 2 trzecie razy 1 piątą, czyli 2 piętnaste. Wyższa matematyka, przepraszam. Dwie piętnaste to jest jakieś... Gdziekolwiek między 10 a 20% szans na to, że umrzemy od tego. Mamy też szansę na to oczywiście, że nie trafimy. Z tego co pamiętam, ona też umrze, ona zdecydowanie umrze. Możemy go gambitować na śmierć oczywiście. Można stąd uciec. Nie. Z misji się generalnie nie ucieka w Fire Emblemie, jak tako. Dobra. Jak to teraz wygląda? Dodatka nie ma szans tego przeżyć i walnie go maksymalnie za 6, więc dodatka odpada. Twój gambit zadaje 3, więc to też odpada. Mam dziwne wrażenie, że bez trafienia protagonistką nic nie zrobię. Death Knighta oczywiście można olać i to było nam bardzo sugerowane wręcz. Ty umrzesz jak go zaatakujesz, obojętnie czym. Bo w sumie jest moja największa szansa tak naprawdę, że trafię za te 19. Konstant bije za 9, czyli za mało. Czemu nie rolałem? Bolewanie dla ludzi słabych. W dużym skrócie. Gambit daje movement, więc trochę wyjebka. Gambit za 1, goddamn. Gambit za 3, goddamn. On tutaj i tak mi odda, więc to bez różnicy. No nie, mam wrażenie, że się nie obejdzie bez trafienia protagonistą. Wniosek jest prosty! Czas o cofanko! I robimy to jeszcze raz. Czyli tak, z tego co pamiętam, to Feldek nie ma szans tego przeżyć, więc on odpada. Grandel działa efektywnie na latajki, więc to też odpada. Proszę traf. Proszę nie krytnij. S. Muszę mu zdjąć jeszcze, żeby nie skłamać. Sześć HP. Jeszcze jeden.
I teraz tylko kwestia jest bardzo prosta. Feldek, kurwa, czy trafisz? Byron go nie zabije. Feldek, wierzę w ciebie. To 70%! S. Dostaliśmy mroczną pieczęć. Generalnie z mrocznymi pieczęciami jest taki bardzo ciekawy motyw, że je się bardzo ciężko dostaje. Więc najlepiej korzystać z każdej okazji, którą dostajemy, żeby w móc taką przygarnąć dla siebie. Bo one są właśnie głównie od rycerza, tak naprawdę. Czy ty miałeś gambit leczący? Tak. Doskonale. No i dobra, teraz już walka powinna pójść z górki, tak naprawdę. A bo jak to wali, powinno być łatwiej niż trudniej. Właśnie chciałem powiedzieć, że warto pamiętać o tym, że zaraz możemy zostać zajśnięci od tyłu. A biorąc pod uwagę, że to magowie, to dobrze było, żeby Kaspara tam nie było. Na magów najlepsze będą jednostki, które są szybkie generalnie, takie jak Perca czy protagonistka. Feldek może podejść do przodu. On nie dostanie aż tak dużo. O ile nie dostanie gambitem. Czy ja chcę protagonistkę posłać do tyłu, żeby z magami sobie poradziła? Razem z Pecą. Dobrze, nie plan. Reszta niech się pcha do przodu. To gambit. To nie trafia. S. Magowie prają się jako wieczki na rzecz. Doskonale. Albo i nie. No ile oni biją? W PC za 14. No dobra. To jedno pole do tyłu i będzie git. I tak muszą tu podejść. Więc co to za różnica dla mnie tak naprawdę? Są tam dziewiąte. Dobrze było, żeby Sylwek wreszcie coś zabił, bo jego poziom jest trochę kiepski. Dobra. Ja nie chciałbym zająć się tymi gukami po bokach też. Wiecie, na XP w ogóle. A to nie jest tak, że powiedzmy... jakoś pilnie potrzebujemy to skończyć 2 czy 3 tury, tak? Bo ile mamy jeszcze tur? Dobra. Jest 8 tura, mamy 25, no come on. To jest mag, który ma Nosferatu, więc wolę do niego nie podchodzić Kasparem. A Linhardt, Linhardt, niech podejdzie tutaj. I wleczy Sylwana. No i dobra. Magowie teraz zaczną podchodzić, magów się nie boję. I tak wiem, że to słynne ostatnie słowa i w ogóle. Ale magów naprawdę się nie boję. 17, 14, 14. Czyli tak, najbardziej mi zależy na tym, żeby jego się pozbyć. I to jest problem. Dobra, 14 i 14. PC ma 28 maksymalnie. To niepokojące.
Jaką masz szansę na te 5? 74, 74. Te pola dają mi 40% szans na unik, więc powinni... Czy magia to nie działa? Znaczy, czy to nie działa na magię? Powinno działać na magię? Right? Right? Teraz się przekonamy. Najwyżej będziemy mieli kolejny przykład czasu cofanka tak zwanego. Kryt za 50. Gdyby zawsze takie kryty wchodziły, co nie? W leczeniu jej tak naprawdę nic nie zmieni tej kompletnie. Bo jeżeli obelwie za 28, to i tak obelwie za 28. Wiem, że to zabrzmiało tak trochę dziwnie, ale wiecie, o co chodzi. Właśnie nie jestem pewien, zaraz się przekonamy. Bo to podczas walki powinno być dużo lepiej widać generalnie. Ciągnijmy go. No i zobaczymy, jak tam magowie. 74. Czyli ewidentnie... Jep, magia ignoruje. No dobra! Pozwolę sobie w takim razie skipnąć i skorzystać z moich ładunków czasu stracza. Gdzie była to lepety, tu była to lepety. Mam cichą nadzieję, że protagonistka przeżyje dalszego. 7-7, spokojnie. Chodź mi, żeby tu podejść, żeby wybejtować. A, tu nie mogę, mogę podejść. Jeszcze jest ważne, konie. Oni raczej nie mają szans na kryta, więc nie powinien się tym przejmować. Ja po prostu mogę sobie podejść kawałek. No i dobra, tak jak mówiłem, nie ma się czym tutaj przejmować za bardzo. Petra... Zeningowym też nie zabije, więc nie ma sensu nią podchodzić. Ma sens za to dobić przynajmniej jednego z nich. Dużo statystyk. Niekoniecznie siła, niestety, ale to nic strasznego. Fajsku przyjacielu mojej do walki. Ty możesz go dobić. Daj mi to. Zastanawiam się, czego wynika to trzeszczenie tak właściwie. Ja sobie nie wiem, że pamiętam, że tam z tyłu jeden żołnierz został, nie wiem, czy będzie mi się chciało z nim użedać. Przemyślę to jeszcze.
wybić atak za dwa. Wow, potęga. No i dobra. 7, to ta granicka ma 4 HP. Pamiętajcie o złotej zasadzie każdej gry. Tak długo jak ma więcej niż... O, zacząłem mu się ręce. Tak długo jak ma więcej niż 1 HP, to jest wszystko okej. Tutaj teoretycznie nie ma szansę przeżyć, to jest najgorsze. Ale po co, skoro mogę po prostu zrobić to w ten sposób? S? Zajmę faktu, że fajnie było, że Blinker też się cofnął kawałek i ją podleczał. Nie chcę ryzykować żadnych głupich rzeczy w miarę możliwości. A wiem, że takie potrafią się dziać. Okej, nawet Wild Abandon nie wystarczy, żeby go zabić, więc to trochę... Byłoby to trochę ryzykowne, to na pewno. Teraz już nie będzie. A szamo w dołu jest mag, który mnie walnie za 4. Och nie. Tylko nie mag, który walnie mnie za 4. Co ja biedny pocznę. Sobie dostanie potrzebnego mu expa. Ale chyba może zasobywać się nic specjalnego nie stanie, co? To wtedy chyba nawet może po prostu podejść. Nauczyliśmy się Deda i z tego co pamiętam, to jest całkiem solidna umiejętność. Nie jestem pewien, czy nie działa na zasadzie, że zwiększa zasięg jeszcze o dodatkową kratkę? Albo to, albo znacząco zwiększa celność. Będę musiał zobaczyć przy możliwej okazji. Ech. Kto u mnie ma klucze? Ty masz jeden klucz? Bo mamy jeszcze skrzynki do zebrania. Jedna jest tam i jedna jest po prawej. O tu. Jak już mówiłem, generalnie limit tur jest dość luźny tutaj, więc nie ma czym się za bardzo przejmować. Kto ma drugi klucz? Bernie. To sobie Bernie nadal to będzie mogła otworzyć tę skrzynkę, a protagonistka powinna pójść po tą drugą. No ale dobra, to już tym się nie ma co przejmować. Kaspar! Czyli... Honory? Dobra, nieważne. Ty czyń honory. Bo z was nikt nie ma klucza, prawda? Honory... nie. No dobra. To ta grupka tutaj tak naprawdę będzie już czekała sobie. Na to aż reszta skrzynki podbiera. Pewnie otworzy skrzynkę. Mamy 13 tury dopiero, więc jeszcze sporo czasu. Oni tutaj nie powinni się niczym przejmować. Będę potrzebował pewnie 3 tury, żeby dojść do niej. Akurat Bernadetta się jeszcze zajmie tym jednym rycerzem, który tam został. Może nawet więcej niż 3. Hmm.
Trochę przykre, że łuczniczka w mieli tak sobie dobrze radzi. Jak patrzę na te 11 siły, 11 magii, to coś mi w środku skręca. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Au. To też mi w środku skręca, jak na to patrzę. Skończmy. Dostaliśmy komunikat, że jeść tam tu jeszcze zostało. Nie powiem, się z tym jakoś specjalnie przejmuję z jednego prostego powodu. Ładida! Ryszardo, czyń honory. To chyba będzie najbezpieczniejsze. Łatwiejsze go mojego życia. Nigdy nie gałem proszą. Więc najwyraźniej w środku znajdował się miecz. Który jest świetny w przecinaniu fireballi. Obawiam się, że nie masz gdzie uciec, doktorze plagi. Krwi nie uświadczycie, ale martwych ludzi jak najbardziej. To chyba iść ten miecz, ale kto by się przejmował takimi debetkami? Ma też dziurkę. Ale jechał w czas, Zordonie. Jejba, kiedy to było? Jakieś 100 lat temu. Misja ukończona. Protagonistka MVP, kto by się spodziewał. Dostaliśmy miecz stwórcy. To wyrzucimy do konwoju, bo to się generalnie nie przydaje. Ważną rzeczą odnośnie tego miecza jest to, że może atakować się na dłuższy dystans niż jedną kratkę, jakkolwiek gdzie nie to nie brzmi. Ma to sens, jak się zobaczy, jak on działa. Jego wytrzymałość zwiększa się o 5 za każdym razem, kiedy stwierdzimy, że nie robimy nic, odpoczywamy. Więc to też nie jest tak, że nie możemy z niej owo korzystać, ale wiadomo, że musimy spasować wtedy dzień. Ja zdarzyło ci się MVP na kimś innym, na pewno Dorotka przynajmniej jak miała. Dobra, tutaj możemy sobie zapisać i uważam, że to jest dobry moment, żeby na dzisiaj zakończyć. Także miło było, dzięki za przybycie. I do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.